Dzień dobry, kochani, Paulita z Chipsami dzisiaj wita. Słuchajcie, witam Was serdecznie. Słuchajcie, chcę Wam pokazać parę przepisów z tą szatkownicą, bo już pytacie, pojawiły się nowe kolekcje, więc musimy działać. Kochani, przepis, który chcę wypróbować, to jest chipsy z krojonych warzyw. Słuchajcie, dla tych, co nie widzieli filmiku, mamy szatkownicę, umieszczamy czpień na nożach, tak jak motylek. Do tego dajemy naszą misę od szatkownicy do tego szatkownicy. I teraz ona się składa z trzech części. Tu mamy tarczę, to już zapewne mówię, ci co nie widzieli, to już tylko pokazuję w skrócie. Tarczę, która zależy od tego, jak ją założycie, kroi. Ja tutaj dzisiaj chcę sobie właśnie zrobić chipsy, więc tym na tarczy macie jedyneczkę i macie na obrazku, czy to kroi w plasterki, czy to kroi w takie paski. Więc ja dzisiaj potrzebuję mieć plasterki. I teraz tak, musicie założyć albo tym w tą stronę, albo tym w tą stronę. Dlatego, że te rowki, które tu są, one zamykają się ramionka. Dlatego musi być. Tu musi być dopasowane. O, żeby te ramionka nam się zamknęły. I teraz rozpoczynamy przepis chipsy z krojonych warzyw. To jest akurat przepis na TM6. Macie taki sam przepis na TM5. Musicie odpalać kolekcję albo TM5, albo TM6, w zależności od tego, jakie macie Thermomix. Ale no tutaj o tyle dobrze firma poszła w tą stronę, że dla tych z TM5 też to pasuje. Bardzo mi przykro, do tych poprzednich modeli nie, ponieważ było inne naczynie. No i tak to jest. No i teraz tak, stopień trudności łatwy, czas przygotowania 45 minut, całkowita godzina 45 minut i tutaj jest 4 porcje. Jeszcze nie mamy możliwości zwiększenia porcji. Lecimy, słuchajcie kochani, na pokrywie naczynia miksującego stawiacie miskę i tu odważamy sobie, no powiedzmy, stawiamy miskę, odważamy sobie buraki 150 gramów, pietruszka. Ja mam akurat pietruszkę, słuchajcie, postanowiłam ją wymyć i akurat wykorzystać ze skórką. Buraki jakoś tak nie byłam przekonana, bo nie mogłam ich domyć. Ziemniaki też obrałam i bataty. Czyli mamy bataty, też wszystko po 150 gramów. I to muszą być takie wielkości, żeby nam się zmieściły tutaj w tym otworze. No i zaczynamy. Rozgrzewamy piekarnik 160 stopni. Słuchajcie, zaczynamy tak. Dwie blachy wyłożyć papierem, ja sobie wyłożyłam kratkę i odstawiamy. I teraz lecimy tak. Włożyć czpień, to co już Wam pokazywałam. Wkładamy czpień, wkładamy pojemnik, tarczę jedynką w stronę góry, zakładamy pokrywę. I teraz zaczynamy od ziemniaków, tak? Odważone ziemniaki do szerokiej tej foremki. Wrzucamy ziemniaki. I teraz mamy tak, cienko czy grubo? Właśnie, chipsy to raczej są cienko, więc ja sobie odpalam na cienko. One zaczynają się robić. Dopycham. I mam zrobione cienkie plasterki ziemniaków. Mam nadzieję, że mam. One się doskonale sprawdzają na chipsy. Grubsze myślę, że będą doskonałe do zapiekanki. Słuchajcie, przecudowne, naprawdę, jest przecudownie. Zaraz Wam pokażę, wyjmę je i Wam pokażę jeszcze bardziej. Ale teraz bardzo interesuje Was, co zostaje tam w środku. Sama jestem ciekawa. O, patrzcie, wypadło. Został jeden kawałeczek, a tak nie ma nic. Ja Wam pokażę dalej, bo akurat tu błąd zrobiłam, że ten jeden kawałek wypadł. Słuchajcie, w środku nie mamy nic, także nie zostają nam jakieś resztki. I teraz co robimy? Właściwie tak, wyciągamy to. Widzicie, już mało miejsca mam w kuchni, a tyle urządzeń. Patrzcie, to są prawdziwe chipsy. No nie, przykleiły się. To są cienkie chipsy, które ja to bym zrobiła tak, żebym je najpierw jednak wypłukała wodą, no przepłukała wodą nawet ciepłą z tej skrobi, no ale tu tego nie ma w przepisie, więc. Więc robimy według przepisu, zobaczymy. Pojedynczo musimy je porozkładać właśnie na naszej blaszce. No i dać właściwie do piekarnika, tak? Tylko słuchajcie, blachy i tu pieczemy. Ja sobie jeszcze o tyle, dobra, położę tu, gdzieś tu mam. Ja sobie o tyle, że ja bym je w ogóle skropiła trochę oliwą.
ja też w którymś momencie, gdy sobie tam coś będę smażyła we frytkownicy, spróbuję w ogóle rzucić je na olej i zobaczyć, no bo wiadomo, chipsy zazwyczaj są smażone na oleju. Tutaj mamy w piekarniku, one są o wiele zdrowsze, ale któregoś razu, jak już będę coś smażyła, spróbuję je sobie podsmażyć na oleju i pokażę Wam gdzieś tam na jakiejś relacji albo po prostu nagram krótki filmik, jak to wyszło. W każdym razie w tym momencie no, rozkładam wszystkie te ziemniaki, ale dobra, żeby Was nie zanudzać, ja sobie posypię trochę solą, takie będą chipsy solone. Już wiem, że nie są one do końca zdrowe, no bo już jest sól, ale tak delikatnie, żeby to był jakiś smak, tak? Co jest? Zaciął się o, teraz idzie. Trochę zostawię solonych, trochę nie. No i dobra, lecimy z nimi do piekarnika. Słuchajcie, ja za chwilę do Was wrócę, bo ja sobie je poukładam, lecę do piekarnika i będziemy działać z następnymi warzywami. Słuchajcie, ziemniaki już są w piekarniku, lecimy dalej. Teraz mamy bataty. Tu mamy tak, piec między 15 a 20 minut te nasze ziemniaki. Albo tak, żeby się nie spaliły. O, batat się nie mieści, więc muszę sobie go przekroić na pół. No to już nie będą takie, wiecie, plasterki typowo równe, regularne plasterki, okrągłe. Może ten się zmieści? O, ten się zmieści. Więc robimy tak. Wszystko zostaje tak samo, odważone bataty. I teraz tak, jeden kawałek zrobimy na cienko, drugi zrobimy na grubo. Przesypiemy do miski. Zobaczymy, jaka będzie różnica między plasterkami. Dobra, zatrzymujemy. No, otwieraj się, panie Thermomixie. O. I to są nasze cienkie plasterki. Dobra, ja je sobie wyrzucę. Dobra, i teraz właśnie chciałabym Wam pokazać, stawiając tu miskę, co zostaje w środku. Patrzcie, otwieramy. Jest jeden plasterek batata został, który tak naprawdę mogłam docisnąć, też by się zmiksował, tak? Także nic nie zostaje, kochani, nie zostaje pod tarczą nic. Dobra, przerzucę sobie te cienkie. Piękne są. O. I tak samo z wszystkimi warzywami robimy tak samo, tak? Tylko teraz chcę jeszcze zobaczyć, czy faktycznie te cienkie są dużo lepsze niż te grube w przypadku chipsów. Więc dajemy tryb grube. Nie, nie, nie. Stop. Przecież jeszcze nie wrzuciłam. Tak? I tryb grubo. A czemu tu się nie da? Słuchajcie, nie mogę dać na tryb grubo. Dlatego, że w tym przepisie się po prostu nie da. Jest zaznaczone na cienko i ma być po prostu na cienko. Ale jak to w życiu bywa, zrobimy na krojenie plasterki. Teraz zrobimy grubo. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No. Jest tam jeszcze jeden lata, ale jest gotowe. Słuchajcie, ja już czuję te chipsy, te ziemniaczane, które się smażą. No i tak lecimy z każdym po kolei, tak? No tutaj widzę tak. Grubość jest, ok, różnica jest. To fakt. I na chipsy, jeśli mają być chipsy, no to muszą być cienkie. Ale tu mi też zmieliło takie, ten kawałeczek, co latał, po prostu się zmielił na taki. Ten jeden kawałek, co go dopchnęłam. Więc teraz znowu rozkładam je na blaszkę i do piekarnika tak samo. Ja chcę Wam tylko po prostu pokazać jeszcze, jak wyglądają buraki i pietruszka, bo o to pytacie. Może puścimy jeszcze dla pewności pieczarkę. Teraz słuchajcie, zrobimy według przepisu cienkie te nasze chipsy jeszcze z buraka. O, akurat jest taki, no taki albo nie taki. Pójdzie, pójdzie, dobra, ten pójdzie, ten pójdzie. No to co, lecimy na cienko burak. Mogłam zrobić pierwsze, że tą pietruszkę, bo teraz muszę wypłukać, żeby nie było czerwone, tak? Ale dobra, zrobimy, już Wam pokazuję, jak to wygląda, jak z resztkami. Proszę bardzo, niewypłukane jest jeszcze po batatach. Tu jest wszystko, co przerzucam do carpaccio, przecudownie zmielone te
buraczki. Dobra, kochani. Muszę niestety to wymyć, żeby wam pokazać pietruszkę i pieczarki. No i dobra, wypróbujmy jeszcze w ogóle rzodkiewkę. Zaraz, bo dziś zgubiłam tą popychaczkę. Gdzie ona? No dziś jest, a jest! Stoi się ze mnie śmieje. Spróbujemy rzodkiewkę. Dwie małe rzodkiewki wrzuciłam. Zobaczymy, co to będzie. Słuchajcie, do tego zrzucimy jedną tą. No, powiedzcie, pieczarkę. Dobra, to białe i to białe, a jak wrzucę pietruszkę, to też będzie białe, więc sobie zobaczymy, jak to wygląda pieczarka pokrojona z pietruszką. No tu widzę, trochę więcej zostało tych resztek, dlatego że to były małe rzeczy. No super! Powiem wam, że można odróżnić pieczarkę od rzodkiewki. O! Ja dobra, wyjmę wszystko, już zaraz wam pokazuję. Ja chcę wam pokazać jak najwięcej, bo pytacie. Kochani, musicie... Ja wiem, że cena jest, jaka jest, ja tego nie zmienię. Ja na to nie mam wpływu, nie mam też wpływu na to, jak to jest dostępne. Ja wam odpisuję. Niestety, nie jestem też w stanie wam odpisać wszystkim i powiedzieć wszystkim, jak jest i dlaczego tak jest. O, to się nie mieści. Gotowe. Dobra, już wam pokazuję. Tak są na cienko pokrojone pieczarki. No to jest cudowna sprawa, a tak jest pokrojona rzodkiewka. Także słuchajcie, naprawdę to wszystko daje radę. Piszecie teraz trochę, wyśmiewacie się, że ciekawe jak to będzie. Właśnie tak jest. Dobra, otwieram, bo chcę zobaczyć te... Został tu taki jeden, dwa kawałki z dwóch rzodkiewek, pietruszek zostały dwa kawałki niewykorzystane, a tu poproszę, pokrojona w plasterki pietruszka. Także kochani, naprawdę z tego wszystkiego możecie zrobić chipsy, rzodkiewkę. Ja już mam ziemniaczane usmażone i teraz powiem wam, jak już wszystkie usmażę, to się spotkamy, będziemy testować. Zapach jest przecudowny. W każdym razie da się pokroić. Ja chcę jeszcze przetestować jeszcze raz tego pomidora, no ale akurat dzisiaj w sklepie nie było takiej, bo to muszą być pomidory, które się zmieszczą w tym pojemniku, ale ze skórką. Także jak tylko upoluję pomidora takiego, to będziemy też nagrywać. Słyszycie? Zrobiła się kolejna partia chipsów, także zaraz do was wracam, jak to sobie wszystko upiekę i będziemy testować. Kochani, chipsy wyszły przepyszne, tylko jest jeden podstawowy warunek. Nie możecie ich bez przypalić, bo wtedy są gorzkie. Zobaczcie, to są moje ziemniaki. To są chipsy z ziemniaków. Naprawdę są, słyszycie? Chrupiące. Tylko jak tak się spaliły, to jeszcze jest dobrze, ale jak są tak całe spalone, to niestety są gorzkie. To są chipsy z batatów. A te już tak nie chrupią, bo powiem wam szczerze, że u mnie już część jest w ogóle zjedzona. Tu mamy chipsy z buraków. W ogóle buraki zrobiły u mnie furorę. Słyszycie? To są właśnie chrupiące chipsy. Czyli mamy tak. Ziemniaki, bataty, buraki. Tu mam pietruszkę. Chipsy pietruszkowe. Do tego chipsy z rzodkiewki i jeszcze pieczarki chipsowe. Także naprawdę, słuchajcie, naprawdę jest fajna sprawa. Najbardziej chrupiące zostały buraczki. I są słodziutkie. Jedynie co, tu brakuje nam jednak tych przypraw. Tak jak przy ziemniakach dałam tej soli, to było fajnie. Bataty jednak mają swój smak, są takie słodkawe. Buraki też. Ale jednak jakieś tam przyprawy by się przydały. Jeszcze nie próbowałam pieczarek. Powiem wam, że moje dzieci są zachwycone. Także alternatywą dla takich niezdrowych chipsów są chipsy z warzyw. I naprawdę są smaczne. Także chwila, widzieliście, chwila, moment. Krojenie w piekarniku i są chipsy. Do tego zróbcie sobie przepyszny jakiś dip. I nie trzeba wtedy ich przyprawiać. Także kochani, ja polecam właśnie przepis na chipsy z krojonych warzyw.
One są dobre, nawet jeszcze nie doszłam do końca, ale już tak naprawdę wszystko jest tak jak... No, chipsy skrojonych warzyw, podawać przed oprószeniem solą. Ale ja bym wolała Wam jednak polecić jakiś dip, zanurzyć sobie chipsy i wcinać. Także pozdrawiam Was, pa, pa!